W lutym kolejni bytomianie otrzymali klucze do nowych mieszkań w Śródmieściu i Rozbarku. Wszystko w ramach unijnego projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz Lokali Socjalnych Wspomaganych i Chronionych. Te lokale są lokalami do zasiedlenia, czyli były kompletnie wyremontowane i zainstalowane w łazienki. Tak jak Państwo tutaj widzicie, kuchnia przygotowana. Obecnie na lokale socjalne oczekuje w Bytomiu ponad 1000 osób. Osoby, które otrzymały te lokale, przede wszystkim z rekomendacji CIS i MOPR, jak również osoby niepełnosprawne wychowujące niepełnosprawne dzieci. Nową, większą lokalizację zyskał także bytomski Charity Shop. Teraz to tutaj działa w sercu bytomskich second handów przy ulicy Dworcowej. To jest naprawdę wielka radość widzieć tyle kobiet w jednym miejscu, naprawdę, i to jest super. Jesteśmy sklepem charytatywnym, czyli dochód idzie na wspieranie celów statutowych naszej fundacji. My wspieramy dziewczyny, teraz mamy taki cykl warsztatów wytchnieniowych dla kobiet w kryzysie psychicznym, więc dochód ze sprzedaży tych ubrań idzie między innymi na te warsztaty. Z kolei dzięki przyjętej przez radnych uchwale krajobrazowej w Bytomiu obowiązywać zaczną nowe przepisy, które znacząco wpłyną na estetykę miasta. Chcemy uporządkować przestrzeń w naszym mieście związaną z reklamami, z szyldami, ale też z ogródkami gastronomicznymi. Po wielu miesiącach pracy, uzgodnień z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z konserwatorem zabytków przygotowaliśmy rozwiązania, które w ciągu najbliższych kilku lat zmienią tą przestrzeń na plus. W lutym przyznano także stypendia prezydenta Bytomia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. W tym roku wsparcie finansowe otrzymało 9 osób. Bardzo nas to cieszy, że właśnie ta kultura ma szansę w taki sposób się pokazywać, ma w taki sposób szansę się rozwijać i że będziemy mogli po prostu te stypendia kontynuować, że ludzie się poznają, na tej podstawie budują współpracę, powstają partnerstwa, łączą swoje siły w różnego rodzaju zadaniach, także są to same korzyści. W ubiegłym miesiącu bytomianie mieli okazję do bliższego poznania lidera rynku pojazdów specjalistycznych. Mowa o działającej od 1989 roku firmie DeMarco, współpracującej m.in. z siłami zbrojnymi RP. Nasze produkty trafiają do wielu krajów świata poprzez międzynarodową sieć dealerską i nasze własne działania handlowo-marketingowe. DeMarco jest marką rozpoznawalną na rynkach światowych już od wielu lat. Posiadamy klientów m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, w Danii, Szwecji, Norwegii, w Rumunii, w USA i oczywiście w Polsce.